To jest czwarta edycja Niedzieli z Wojskiem, naszego dorocznego pikniku, który organizujemy z wieloma podmiotami. Przede wszystkim główną ideą była chęć przypomnienia, że Legionowo ma ogromne tradycje wojskowe, że nasz garnizon istniał ponad 100 lat i szczyci się wielkimi tradycjami, między innymi takimi, że w 1920 roku stąd wyszła pod Radzymin 10. Dywizja Piechoty, która zmieniła losy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku. Ponadto przez ponad 36 lat w Legionowie stacjonowała 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana. Wielu mieszkańców, wiele instytucji było związanych z tą dywizją i jej rozwiązanie, a właściwie rozwiązanie pierwszego sztabu dywizji, a później ostatniej jednostki 1. Legionowskiego Batalionu Zaopatrzenia było takim bardzo smutnym momentem w historii Legionowa, bo praktycznie przestało istnieć tutaj wojsko. Wtedy właśnie postanowiliśmy, że odbudujemy dawny budynek kasyna wojskowego i że tu w tym budynku będziemy przypominać te tradycje. Ale poza wystawami stałymi, które są w budynku i można je codziennie odwiedzać, mieszkańcy mogą przychodzić, zwiedzać, to również organizujemy cykliczne wydarzenia plenerowe, tak jak właśnie Niedzielę z Wojskiem czy Noc Muzeów. Wtedy przychodzi wiele osób zainteresowanych i sprzętem. Wojsko, czynne wojsko z okolicznych garnizonów bardzo chętnie z nami współpracuje, pokazuje swój sprzęt, tak jak saperzy z Kazunia, jak łącznościowcy z Zegrza czy łącznościowcy z Białobrzegów. Mamy bardzo dobrą współpracę z wojskiem. W tym roku mamy po raz kolejny Leoparda 2. To jest najnowocześniejszy czołg na uzbrojeniu Armii Polskiej. Ale również mamy ciekawe grupy rekonstrukcyjne. Właśnie trwa pokaz, kolega omawia szczegóły uzbrojenia, zasady działania. Jest to niezwykły taki moment spotkania z historią. Myślę, że lubią mieszkańcy tu przychodzić, bo frekwencja z roku na rok wzrastająca wskazuje na to. Staramy się jakby połączyć taką formułę zabawy, pikniku z takim aspektem trochę historycznym, trochę chcemy, żeby mieszkańcy pogłębili wiedzę o Legionowie i o dziejach Legionowa.